kotzen, oh la la. Jesteś Nosferatu, lubisz długo spać. Jesteś dwa bez atu, powiem pas. Ty jesteś jak Grundig naprawdę. A więc śpi, śpi, śpi. Jeszcze raz. Śpi, śpi, śpi. Jeszcze raz. Śpi, śpi, śpi. Śpi. Uuu, śpi. Jesteś moim grzechem, jesteś moim snem, echem i uśmiechem, jednym tchem. No to naprawdę już, jesteś Grundigiem, najlepszym magnetofonem. Ja mam każdą melodię w głowie. Właśnie, Grundig 240, tak. Ty za młoda jesteś, żebyś to pamiętała, weź takie rzeczy. Naprawdę. Ale dużo czytam. Te przyrządy, nie? Tak, jakie to było szczęście, żeby zdobyć taki, takie urządzenie, które nagrywało. No, to też właśnie. Potencyjny, zawsze działa jak Grundig, nie? Najpierw były dwuścieżka, a potem były czterościeżkowe te Grundigi. 120 i 240. No co? ZK 140, 120, potem 140, a potem 145. Te! A 145, mówię to ma do tej pory. Co święta odtwarzamy taśmy. Jak miałem dostać ten magnetofon, to tydzień wcześniej nie spałem. No byłem. A jak ja dostałam, byłam w trzeciej klasie podstawówki i wtedy organizowałyśmy z koleżankami, znaczy organizowaliśmy kolegami z klasy wagary. Szliśmy do mnie do domu pod nieobecność rodziców, no żeby posłuchać, bo ja miałam, oni nie mieli. A wideo? A ja o tym nie wiedziałam. No. Załapałeś się na te wygary. Na taśmę brała. A ja słuchajcie, jeszcze pamiętam na Kropówkach. Na Kropówkach, no bo to też, no, też mam wspomnienia. Słuchajcie, na Kropówkach, bo teraz jest tam Góral Burger, jakieś tragedia. No. I idziesz, a tu i to z Chin. Z Chin ten beczenie. No straszne, no. A ja pamiętam, był taki... Takie było tam miejsce, ja tam lubiłem chodzić, bo tam taki był plastikon. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. I tam... Plastikon to były takie... się wchodziło do takiego pomieszczenia. Ruchome obrazy. Te lornetki takie wokół się siadało. Zmiana zdjęć. Jak w czym banku? Jak w babanku? Tak, no, tak, dokładnie. Dokładnie to. Z filmów to są. W Zakopanem był, ja pamiętam, gdzie ten plastikon. I tam się patrzyło i tam było coś widać, takie różne. A tam nie było ruchome. Te obrazy... Nie, tylko było zmiana zdjęć. Zmiana zdjęć. Stereoskopowe. Stereoskopowe. A po godzinach pokazywali dla dorosłych. Nie, wtedy nie było takiego. Jeszcze nie znali. Nie oglądałeś po prostu. Ja pierwszy raz w Nowym Jorku zobaczyłem. Ale co? Dla panów. Nie, dla pań właśnie. Aha. A to... No. Dla pań tam była, tak? A w Zakopanem dla panów. Nie, tam za daleko. Słuchajcie, dopiero później ta przyszła, ta znielizna z zachodu. Za 100
Tonką razem. Do jaj poręczy. Zrzuciliby ze stolicy. Tonka była wcześniej. A, Stonka była wcześniej. No niesamowite. Jak ludzie są dobrze poinformowani, co było wcześniej, co było później. Nie, najpierw był wodór. Wodór. Zawsze ma tą pamięć taką. Mówi, że ciała nie było na ciebie, tylko wiedzieć gulał po Moskwie. Słuchajcie, no to spróbuję tutaj bez tego. Słuchajcie, nie?